Tamara Arciuch zaskoczyła wszystkich swoim wyznaniem. Wpis, który zamieściła na portalu społecznościowym, dotyczył jej syna. Mało kto by podejrzewał, jaka jest prawda. O czym poinformowała gwiazda serialu Ojciec Mateusz. Najprawdopodobniej nikt nie spodziewał się takiej prawdy. Wyznanie, które Tamara Arciuch opublikowała za pomocą Instagrama, przyczyniło się do masy komentarzy od jej miłośników. Byli zszokowani, że aktorka urodziła swojego syna w tak młodym wieku. Tamara Arciuch zaskoczyła swoich fanów. Ostatni wpis, który Tamara Arciuch zamieściła na Instagramie, wywołał ogromne zdziwienie nawet u jej najwierniejszych fanów. Zapewne większość z nich zdawała sobie sprawę, że aktorka znana z seriali Ojciec Mateusz czy M jak Miłość jest szczęśliwą mamą. Jednak mało kto zdawał sobie sprawę z tego, ile lat miała Tamara Arciuch, kiedy na świat przyszedł jej najstarszy syn. Aktorka jest matką trójki dzieci. Najstarszy jest jej pierworodny syn Krzysztof. Jest on owocem małżeństwa gwiazdy z Bernardem Szycem, z którym jest rozwiedziona. Na planie serialu Halo Hans, Tamara Arciuch poznała Bartłomieja Kasprzykowskiego, z którym ma dwójkę dzieci, Michała i Nadię. W swoim ostatnim wpisie na Instagramie aktorka zaskoczyła wszystkich. Nikt nie podejrzewał, że została mamą w tak młodym wieku. Aktorka urodziła syna w bardzo młodym wieku. Syn aktorki z serialu Ojciec Mateusz obchodził niedawno swoje urodziny. W związku z tym Tamara Arciuch zdecydowała się na złożenie mu życzeń na portalu Instagram. Dołączyło do nich wielu fanów gwiazdy. Znaczna część z nich od razu zauważyła, że Tamara Arciuch bardzo młodo została mamą. Zostałam mamą w wieku 24 lat. Ten człowiek ukształtował moje życie, ukształtował mnie. Tak nie ja jego, a on mnie. Jest moim przyjacielem. Inspiracją, teraz już partnerem. Wszystkiego najlepszego, synku. Bądź szczęśliwy. Mądry i dobry już jesteś, możemy przeczytać na Instagramie aktorki. Dwa. Nie da się ukryć, że nieczęsto w życiu gwiazd w tak młodym wieku pojawia się dziecko. Zazwyczaj większość z nich skupiona jest przede wszystkim na własnych karierach. Tamara Arciuch 21 lat temu została mamą i ewidentnie nie żałuje tego, jak potoczyło się jej życie. Źródła: Instagram, Wikipedia.